W Grudziądzu odbył się 29. grudziądzki rajd samochodowy, będący zarazem drugą rundą mistrzostw Okręgu Bydgoskiego Polskiego Związku Motorowego w konkursowych jazdach samochodem. Rajd zorganizowała grudziądzka delegatura Automobil Klubu Toruńskiego. Dla wszystkich kierowców marzących o karierze sportowej KJS-y są jedyną możliwością zdobycia licencji sportowej kierowcy rajdowego. Zawodnicy biorący udział w rajdzie musieli odbyć 13 prób sprawnościowych. Najbardziej widowiskowa część, dostępna również dla kibiców, rozegrała się na Placu Niepodległości. To jeszcze nie koniec rajdu, bo jeszcze to jest pierwsza próba, pierwszy startowy. Natomiast następne próby sprawnościowe odbywać się będą na poziomie w oraz w Grudziądzu na ulicy Bemar w jednostce wojskowej, który dzisiejszy rad dzięki pomocy pana prezydenta, który podjął patronat honorowy, serdecznie dziękujemy, że mogliśmy tak to dzisiaj
przyjemnie, bez takich kolizji skończyć. Dziękuję panom policjantom za taką nam pomoc, to bo bez tego to byśmy nie mogli nic podobnego zrobić. Sponsorem dzisiejszego rajdu to jest Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które tutaj właśnie widzimy ich tutaj reklamy, gdy również, żebyśmy mogli mieć coś podobnych, żebyśmy mogli robić te rajdy, no to pomoc jest nam potrzebna. Także ja, drodzy Państwo, również serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście w przyszłym roku, tym razem na jubileuszowy 30. Grudziądzki Rajd Samochodowy. A tymczasem po raz ostatni dziękuję za uwagę. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy i do zobaczenia za rok.